Minęły 32 lata, odkąd zaprezentowano nam pierwszą Pandę. Jest to dość dużo, zważywszy na to, że jest to dopiero trzecia generacja tych samochodów. Ale może trochę historii. Pierwszą Pandę zaprojektował Giorgetto Giugiaro, który jest odpowiedzialny za takie samochody jak Alfa Romeo Brera, Seaty Cordoba, Ibiza, DeLorean znany z Powrotu do Przyszłości, czy Golf pierwszej generacji. Wracając do samego Fiata. Był to samochód bardzo pudełkowaty, miejski, przeznaczony dla ludzi, których portfel nie pękał od nadmiaru gotówki. Po 22 latach produkcji jedynki postanowiono upuścić drugą generację Fiata Pandy, która już w 2004 roku zdobyła tytuł samochodu roku. Produkowano ją tylko i wyłącznie w polskich Tychach. Ten samochód sprawdzał się idealnie jako auto miejskie, nie tylko ze względu na swoje rozmiary i gabaryty, ale także ze względu na ekonomiczne silniki o małych pojemnościach, które były w niej zamontowane. I tak oto, pod koniec 2011 roku doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji i początków produkcji tej Pandy Trójki. Która nabrała trochę świeżości, obłości, charakteru. Wygląda trochę jakby oblać ją wodą. Wtedy krople wody utworzą te wszystkie kąty, te wszystkie wypukłości. Trochę tak ewoluowała z eskimoskiego iglo w mydlaną kostkę. Tak czy siak jest trochę oble, ale podoba mi się. Stylistycznie warto zwrócić uwagę na przykład na przednie lampy, które przypominają trochę krople wody. Stąd te wszystkie skojarzenia z wodą, ze świeżością. Są świeże, ładne, trochę się uśmiechają do nas. Również tutaj przednie kierunkowskazy znajdujące się w przednim zderzaku są podobne, kierunkowskazy z boku oraz lampy tylnie, które zresztą pokażemy Wam później. Rzucającym się w oczy elementem jest również maska samochodu, która posiada interesujące przetłoczenie na wysokości znaczka. Nie jest to może jakaś rzecz bardzo ważna, ale warto na to zwrócić uwagę. Przetłoczenie jest takie, jakby zostało narysowane przez pędzące w górę krople wody w tunelu aerodynamicznym, jeśli w ogóle Fiat Panda w takim tunelu kiedykolwiek był. Teraz warto zwrócić uwagę na atrapę. W ogóle producent nazywa ten samochód kwadratokołem lub też square. Oczywiście można zauważyć, że motyw obłego kwadratu przejawia się w samochodzie w różnych bardzo elementach, jak choćby tutaj na kierunkowskazach, czy też właśnie na atrapie, o której wspomniałem. Te wszystkie obłe prostokąty sprawiają wrażenie, jakby zostały zaprojektowane przez fana modelarstwa, który po prostu skopiował kolejne elementy układanki, które należy skleić. Generalnie auto już z przodu sprawia dobre wrażenie. Całkiem ładny przód, całkiem interesujący. Wszystko ładnie tu idzie. Ładne drzwi, przednie, słupek A, słupek B. Ładne drzwi tylnie i nagle nadchodzi słupek C, gdzie zdarza się istna katastrofa. Ten element, nie wiem jak to nazwać, lufcik, chociaż to się nie otwiera, to małe okienko zupełnie nie pasuje do reszty, zupełnie. Sprawia wrażenie jakiegoś takiego, jakby zostało dorysowane przez projektanta o 4 nad ranem, tak na odwal się. I jakby projektant nie zastanawiał się nad tym, czy kiedykolwiek w ogóle to się komuś spodoba. No co to ma być w ogóle? To tak jakby śnieżno-biały tort weselny z lukrową parą na szczycie nadziać świeżym tatarem. Idę do tyłu, bo nie mogę na to patrzeć. Tył auta wygląda bardzo podobnie do poprzedniczki, z tym, że no, trochę zmieniły się lampy. Oraz auto jest takie trochę bardziej nadmuchane. Po prostu Panda Dwójka została nadmuchana pompką do roweru i wygląda tak, jak wygląda. Auto z tyłu nie jest ani brzydkie, ani ładne. Po prostu jest. Myślę, że zostało zaprojektowane, bo musiało. Pojemność bagażnika to prawie 230 litrów. Nie jest to rekord świata, ale jeśli chcemy przewieźć siatkę z zakupami, na pewno nam wystarczy. Jednak jeśli będziemy chcieli pojechać gdzieś dalej, możemy złożyć tylne siedzenia i będziemy mieli 870 litrów przestrzeni bagażowej. Starczy na dużą walizkę. Pod maską tego modelu możemy znaleźć dwa benzynowe silniki. Pierwszy o mocy 68 koni oraz drugi Twin Air o mocy 85 koni oraz silnik wysokoprężny o mocy 75 koni mechanicznych. Siedzimy we wnętrzu nowego Fiata Pandy i powiem szczerze, że jest o wiele bardziej designersko niż w poprzednim modelu.
O ile tamten model w ogóle i tamto wnętrze można było w ogóle nazywać designerskim, no bo jeśli klocek jest designerski, to cóż. Tam był klocek, teraz jest zaoblony klocek i właściwie te wszystkie, jak już wcześniej mówiłem, te wszystkie, ten element zaoblonego kwadratu powtarza się w całym samochodzie, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Kierownica jest w tym kształcie, wszystkie przyciski są w tym kształcie, a tutaj w ogóle, no właśnie na siedzeniach widać takie oprzycia właśnie też w tym kształcie, chociaż mi to bardziej przypomina logo Windowsa. Zegary prędkościomierza oraz obrotomierza przypominają mi kuchenne minutniki. Generalnie no tutaj jest bardzo designersko, jest fajnie, z tym, że na przykład schowek trochę mi przypomina ten w Seicento, a poza tym wydaje mi się, że najlepiej mieszałoby tutaj się ciasto. Również gałka skrzyni biegów jest kwadratowa. Wydaje mi się, że projektant samochodu wpadł na pomysł, żeby również kierownicę zrobić kwadratową. Przyszedł do szefa, mówi: szefie, no ja zrobiłem taką fajną kierownicę kwadratową, to będzie niesamowita rewolucja. On mówi: nie, odpuśćmy im jeszcze. Wykończenie wnętrza, nazywałem to wykończeniem, ale jest to w sumie tu element dominujący, jest kolor czarnego, a uważni dopatrzą się tu napisów Panda. Jest tu mnóstwo małych literek tworzących wyraz Panda. Co jeszcze? Denerwującą rzeczą, na którą też zwróciliśmy uwagę w Volkswagenie Beetle, jest ten włącznik radia. Znaczek włącznika kręci się razem z głośnością i do góry nogami to przypomina... Nie będę mówił, co mi to przypomina. Kolejną rzeczą, na którą tu trzeba zwrócić uwagę, jest to, o czym już częściowo wspomniał Łukasz. Nie wspomniał jednak o klamkach i o głośnikach po boku. Klamki także są w kształcie zaoblonego kwadratu, a głośniki wyglądają jak membrana prawdziwego głośnika i jest to bardzo, bardzo fajny element. Umieszczone w ciekawym miejscu, i z tym się jeszcze w żadnym samochodzie nie spotkałem, są włączniki do otwierania szyb przednich, bocznych. Są umieszczone z boku lewarka skrzyni biegów. Z lewej do lewej szyby, z prawej do prawej. Tak więc kierowca nie ma, tak jak do tej pory to było, przy swoim lewym łokciu dostępu do otwierania wszystkich szyb. Chyba rzeczywiście jedyną rzeczą, jaka tu nie jest kwadratowa, jest kierownica, bo nawet ręczny jest w takim kształcie. Jest to dość nietypowe rozwiązanie, ale muszę przyznać, że całkiem wygodne. Nie trzeba jakiegoś drążka trzymać. Wystarczy złapać jak w samolocie F-16. Z tyłu niestety nie ma za bardzo miejsca na dłuższe trasy, ponieważ wydaje mi się, że łatwiej wiozłoby się tutaj kwiatki doniczkowe. Siedziska są trochę takie... Nie, zwykłe. Trudno mi to ująć. To są chyba takie po prostu kanapowate. Tutaj nie ma za bardzo... Nie czuję się, gdzie jest konkretne siedzenie. Jednakże jak na tak małe auto, to naprawdę jeszcze nie jest tragicznie, ponieważ jeszcze jakieś miejsce na kolana jest, więc no nie jest źle. Ale nie wyobrażam sobie, żeby miał tu siąść trzech panów takich jak my. Zaraz z tego, że na pewno jest to 5-osobowy samochód. No bo, tutaj, po tym, że tutaj jest nagłówek, tak więc... O, tutaj, proszę bardzo. No i, jeden tak. Tak, no i tu zupełnie tak, nie ma miejsca, prawda? I drugi tak. Zupełnie nie ma miejsca. Natomiast jest tutaj jeszcze ten cup holder. I to są nawet trzy cup holdery na trzy osoby siedzące z tyłu. I pijące w kwadratowych kubkach. Tak, podczas wypadku nie przebijemy się na pewno przez przednią szybę. Wystarczy nam nagłówek, zagłówek. No dobrze, no to ruszamy. Egzemplarz, który prowadzimy, to samochód wyposażony w silnik o pojemności 1.2 i 69 koni mechanicznych. Teraz sobie zobaczymy, jak jest z dynamiką w tym samochodzie. Przed momentem dosyć w dziwny i dosyć głośny sposób zablokowały się drzwi. Dosyć niepokojący. Samochód, tak na pierwsze takie wrażenie, jest całkiem niezły. Silnik co prawda działa dosyć głośno, jakby domagał się jedzenia. Zarówno przy niskich, jak i przy wysokich obrotach. Wyciszenie auta nie jest zbyt dobre, ale nie po to jest ten samochód, tak? Tutaj ma być przede wszystkim tanio. Dzięki temu, że jest to dosyć mały silnik, posiadający małą liczbę koni mechanicznych, to nie musimy spodziewać się tutaj wysokich wyników spalania, ponieważ w cyklu miejskim możemy osiągnąć tutaj nawet wynik 6,4 litra na 100 km, co według mnie jest dobrym wynikiem.
Na pewno żona nie urwie nam głowy za to, że spaliliśmy zbyt dużo paliwa. Jak już mówiłem, wnętrze tego samochodu jest tak ciekawe, że aż przyjemnie się patrzy. Egzemplarz, w którym jedziemy właśnie, ma bardzo ciekawe niebieskie wnętrze w niebieskich barwach, które pod wpływem światła dodatkowo pokazują nam swój czarodziejski charakter. Dodatkowo designerskie zegary są bardzo czytelne i powiem szczerze, że bardzo miło się siedzi w tym samochodzie. Siedzi się dosyć wysoko, generalnie. Wiemy, do czego może służyć to małe okienko, o którym mówiłem. Dzięki temu małemu okienku możemy zobaczyć przejeżdżające samochody, raczej nadjeżdżające. Dzięki niemu samochód jest po prostu bezpieczniejszy. Zawieszenie jest dosyć twardawe, ale nie jest jakoś bardzo, bardzo uciążliwe. Da się jechać, tyłek nie boli. Jest całkiem dobrze. Samochód odrobinę się wychyla na zakrętach, ale no to też bez przesady. Myślę, że Fiat to musiał całkiem dobrze rozwiązać, ponieważ no walczył z fizyką, gdyż samochód jest minimalnie wyższy niż szeroki, co sprzyja generalnie przewracaniu się samochodu na boki, więc moglibyśmy obawiać się, że przy stawaniu na miejscu parkingowym samochód nagle po prostu przewróci się na prawy bok i będziemy musieli, bo na lewy bok i będziemy musieli wysiadać drzwiami pasażera. Nie da się ukryć, że nie mamy najbogatszej wersji. Co nie znaczy, że jest brzydka, ale z tego, co widziałem na prospekcie, ten samochód może naprawdę fajnie wyglądać. I żebyście się czasem do niego nie zrazili, bo naprawdę wszystkie tutaj te pokrętła, to wszystko można zastąpić ładnymi, takimi czarnymi, ale takimi lakierowanymi przyciskami. Można zamontować sobie GPS-a, nawigację, wielofunkcyjną kierownicę do prowadzenia połączeń telefonicznych. I naprawdę ten samochód wygląda świetnie. O, zapaliła nam się rezerwa. Właśnie. Tak więc powoli będziemy wracać do bazy. Wracając znów do tego całego prospektu, który było nam dane przeczytać, i do całej tej otoczki, jaka jest dookoła tej nowej Pandy, widzimy, że ten samochód jest przedstawiony bardzo tak artystycznie. No i rzeczywiście, patrząc w prospekt, także tak jest, bo mam do wyboru wiele opcji kolorystycznych. W środku też troszkę możemy pozmieniać, co prawda to nie jest app, w którym było już w ogóle niesamowita ilość tych opcji. Ale coś tu można zmienić i ten samochód, oprócz tego, że może w miarę wyglądać ładnie jak na taki samochód iście rodzinny, taka mniejsza multipla, to może być też naprawdę funkcjonalny i możemy sobie na przykład zamówić takie siedzenie, fotel pasażera, który z tyłu, za plecami i od strony nóg pasażera, gdy będziemy mieli taki plastiko, gdy będziemy mieli taką plastikową podstawkę, można położyć fotel pasażera i bez problemu położyć, czy to na jakimś parkingu przydrożnym, czy to w czasie jazdy położyć tutaj sobie kubeczek, talerzyk i zjeść jakiś pożywny posiłek. Co jest bardzo funkcjonalne, a także widziałem nawet opcję, w której, ten konkretny rysunek, projekt, w którym jadą dwie osoby i pasażer zamiast siedzieć obok kierowcy, siedzi po skosie za kierowcą, a tutaj sobie trzyma nóżki. Miejmy nadzieję tylko, że jakoś mu nogi specjalnie nie śmierdzą, żeby kierowca nie usnął. A teraz sprawdzimy promień skrętu. Niestety dzisiaj nie jesteśmy na tyle przygotowani i mam troszkę mniej czasu niż zwykle, tak więc no nie będzie to tak bardzo zobrazowane, musicie mi wierzyć na słowo. No i zaraz zobaczymy, jak ten samochód się sprawuje na parkingu. Skręcę maksymalnie koła w prawą stronę, dam troszkę gazu i jak na tak duży samochód radzimy sobie naprawdę nieźle. I co najważniejsze, nie podobały nam się na samym początku, gdy zobaczyliśmy ten samochód, te małe kwadratowe szyby, a one się naprawdę przydają. Gdzie się człowiek nie odwróci, widzi, co się dzieje dookoła i nie potrzebne są tu żadne kamery. Możemy sobie dobrać taki szczegół nawet, jak kluczyk, który jest tam chyba w 4 wersjach kolorystycznych. I to też tak dla oka, to jest bardzo miłe, to nie jest za bardzo funkcjonalne, ale przyjemnie, jeśli klient ma wybór. Możliwość wyboru każdego najmniejszego szczegółu. Widziałem też Fiaty,
które miały na masce namalowane też takie obłe kwadraty i podejrzewam, że to też można sobie tam zamówić w salonie odpowiedni kolor. Naprawdę ten samochód jest iście artystyczny. Podsumowując, stylistycznie jest to fajne auto, można fajnie dobrać sobie wyposażenie. Ma całkiem ciekawe silniki o niewielkiej mocy, czyli też niewiele spalający, jednakże ma pewne wady. Myślę, że nikomu nie przyda się miska do mieszania ciasta w desce rozdzielczej, a tym bardziej banany, które są w siatce z zakupami w bagażniku, nie będą potrzebowały dodatkowej szyby. Tyle na razie. To tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.